Pamiętam, że pewnego dnia po prostu przyszedł na naszą lekcję. Jedyne, co nam pani o nim powiedziała, to, że ma na imię Adrian i pochodzi z Wielkopolski. Nie wiem, co wtedy myślałam. Był łatwym celem do kpin. Chciałam wszystkim pokazać, że jestem lepsza. Więc zaczęłam go gnębić. Ale zamiast zdobywać przyjaciół, to ich traciłam. Czułam się wtedy źle. A mój smutek przeradzał się w złość. Pewnego dnia stanęła w jego obronie moja dawna koleżanka. Popchnęła mnie tak mocno, że nie mogłam wstać. Gdy ona uciekła, jedyną osobą, która mi wtedy pomogła, był on. Wszystkim, pomimo wszystkich moich kpin, on mi pomógł. Wtedy zrozumiałam, że starałam się ukrywać moje wady, dręcząc innych. Postanowiłam zacząć wszystko. Od początku. Pamiętajcie, przyjaźń cenniejsza jest niż złoto.